Pochód na Częstochowę był w Wieluniu postanowiony. Nie trzymano go nawet w tajemnicy. Skutkiem czego z Wieluńskiego konwentu ojciec Jacek Grudnicki, profos, mógł wyruszyć na czas do Częstochowy z wiadomością. Biedny zakonnik nie przypuszczał także ani przez chwilę, aby Jasnogórcy mieli się bronić. Pragnął ich tylko uprzedzić, by wiedzieli czego się trzymać i uzyskali dobre warunki. Jakoż wieść przygnębiła umysły braci zakonnej. W niektórych dusze zwątlały od razu, lecz ksiądz Kordecki pokrzepił ich, zdrętwiałych rozgrzał żarem własnego serca, dnie cudów obiecał. Sam nawet widok śmierci miłym uczynił i tak zmienił ich tchnieniem ducha własnego, że mimo wiednie poczęli się gotować na napad, jak zwykli byli gotować się na wielkie uroczystości kościelne, zatem z radością i solennie. Jednocześnie świeccy naczelnicy załogi, pan Miecznik Sieradzki i pan Piotr Czarniecki, czynili także ostatnie przygotowania. Spalono mianowicie wszystkie kramy, które tuliły się naokół murów fortecznych, a które mogły szturmy nieprzyjaciołom ułatwiać. Nie oszczędzono nawet i budowli bliższych góry, także przez cały dzień pierścień płomieni otaczał twierdzę. Lecz gdy z kramów, belek i tarcic zostały tylko popioły, działa klasztorne miały przed sobą puste przestrzenie nienajeżone żadnymi przeszkodami czarne ich paszcze poglądały swobodnie w dal jakby wyglądając nieprzyjaciela niecierpliwie i pragnąc go jak najprędzej swym złowrogim grzmotem powitać tymczasem zimna zbliżały się szybkim krokiem Doł ostry północny wiatr błoto zmieniało się w grudę a rankami wody co płytsze ścinały się wnikłe lodowe skorupki Ksiądz Kordecki, obchodząc mury, zacierał swe zsiniałe ręce i mówił Bóg mrozy w pomoc nam ześle. Ciężko będzie baterie sypać, podkopy czynić i przy tym wy będziecie się do ciepłych izb luzować, a im akwilony zbrzydzą prędko oblężenie. Lecz właśnie dla tego samego powodu Burhard Miller pragnął skończyć prędko. Wiódł on ze sobą dziewięć tysięcy wojska, przeważnie piechoty, i dziewiętnaście dział, Miał także dwie chorągwie jazdy Polskiej, ale na nią rachować nie mógł. Raz dlatego, że jazdy do brania wzgórzystej twierdzy użyć nie mógł, a powtórę, że ludzie szli niechętnie i z góry oświadczyli, że żadnego udziału w walkach nie wezmą. Szli raczej dlatego, aby w razie zdobycia twierdzy uchronić ją przed drapieżnością zwycięzców. Tak przynajmniej żołnierzom mówili pułkownicy. Szli wreszcie, bo szwed rozkazywał bo wszystkie wojska krajowe w jego były obozie i komendy musiały słuchać. Z Wielunia do Częstochowy droga krótka. W dniu 18 listopada miało się rozpocząć oblężenie, lecz generał szwedzki liczył, że nie potrwa nad parę dni i że drogą układów twierdzę zajmie. Tymczasem ksiądz Kordecki przygotowywał dusze ludzkie. Przystępowano do nabożeństwa, jakby w wielkie i radosne święto i gdyby nie niepokój i bladość niektórych twarzy, można by było przypuszczać, że to wesołe, solenne aleluja się zbliża. Sam przeor msze celebrował, ozwały się wszystkie dzwony. Po mszy nabożeństwo nie ustawało jeszcze. Wyszła bowiem wspaniała procesja na mury. Księdza Kordeckiego, niosącego przenajświętszy sakrament, prowadził pod ręce miecznik Sieracki i pan Piotr Czarniecki. Przodem szły pacholęta w komrzach, niosące trybularze na łańcuszkach, bursztyn i mirre. Przed i za Baldachimem postępowały szeregi białej braci zakonnej ze wzniesionymi ku niebu głowami i oczyma. Ludzie różnych wieków, począwszy od starców zgrzybiałych, skończywszy na młodzieniaszkach, którzy zaledwie do nowicjatu weszli. Żółte płomyki świec chwiały się na wietrze, a oni szli i śpiewali zatopieni całkiem w Bogu, jakoby niczego więcej na tym świecie nie pamiętni. Za nimi widziałeś podgolone głowy szlacheckie, Zapłakane oblicza niewiast, ale spokojne pod łzami, wiarą i ufnością natchnięte. Szli i chłopi w sukmanach, długowłosi, do pierwszych chrześcijan podobni. Małe dzieci, dziewczęta i chłopcy, zmieszani w tłumie, łączyli swe anielskie cienkie głosiki z ogólnym chorałem. I Bóg słuchał tej pieśni, tego wylania serc, tego uciekania się spod ucisków ziemskich pod jedyną ochronę skrzydeł bożych. Wiatr ucichł, Uspokoiło się powietrze, niebo wybłękitniało, a słońce jesienne rozlało łagodne, bladozłote, lecz ciepłe jeszcze światło na ziemię. Orszak obszedł raz mury, lecz nie wracał, nie rozpraszał się, szedł dalej. Blaski od monstrancji padały na twarz przeora i ta twarz wydawała się od nich jakoby złota także i prominista. Ksiądz Kordecki oczy trzymał przymknięte, a na ustach miał nieziemski prawie uśmiech szczęścia, słodyczy, upojenia. Duszą był w niebie, w jasnościach, w odwiecznym weselu, w niezmąconym spokoju. Lecz jak gdyby stamtąd odbierał rozkazy, aby nie zapomniał o tym ziemskim kościele, o ludziach i o twierdzy i o tej godzinie, która miała nadejść, chwilami zatrzymywał się, otwierał oczy, wznosił monstrancję i błogosławił. Więc błogosławił lud, wojsko, chorągwie kwitnące jak kwiaty, a migotliwe jak tęcza. Potem błogosławił mury i wzgórze na okolice patrzące. Potem błogosławił działa mniejsze i większe, kule ołowiane, żelazne, naczynia z prochem, dylowania przy armatach, stosy srogich narzędzi do odparcia szturmu służących. Potem błogosławił wioskom na dalekościach leżącym i błogosławił północy, południu, Wschodowi i Zachodowi, jak gdyby chciał na całą okolicę, na całą tę ziemię moc Bożą rozciągnąć. Biła godzina druga z południa. Procesja była jeszcze na murach, a wtem na krańcach, gdzie niebo zdawało się stykać z ziemią i rozciągały się mgły sinawe, w tych mgłach właśnie zamajaczyło coś i poczęło się poruszać. Wypełzały jakieś kształty, z początku mętne, które, zwierając się stopniowo, stawały się coraz wyraźniejsze. Okrzyk nagle uczynił się na końcu procesji: Szwedzi, Szwedzi idą! Potem zapadła cisza jakoby serca i języki zdrętwiały, dzwony tylko biły dalej. Lecz w ciszy zabrzmiał głos księdza Kordeckiego, donośny, choć spokojny. Bracia, radujmy się. Godzina zwycięstw i cudów się zbliża. A w chwilę później Pod Twoją obronę uciekamy się, Matko, pani, królowo nasza. Tymczasem chmura szwedzka zmieniła się w niezmiernego węża, który przypełzał jeszcze bliżej. Widać już było jego straszliwe dzwona. Skręcał się, rozkręcał. Czasem zamigotał pod światło połyskliwą stalową łuską. Czasem ściemniał i pełzł, pełzł. Wychylał się z oddalenia. Wkrótce oczy patrzące z murów mogły już szczegółowie wszystko rozpoznać. Naprzód szła jazda, za nią czworoboki piechoty. Każdy pułk tworzył długi prostokąt, nad którym wznosił się w górze mniejszy, utworzony przez dzidy sterczące. Dalej hen za piechotą wlokły się armaty z paszczami odwróconymi w tył i schylonymi ku ziemi. Leniwe ich cielska, czarne lub żółtawe, połyskiwały złowrogo w słońcu. Jeszcze za nimi trzęsły się po nierównej drodze jaszcze z prochem i nieskończony szereg wozów z namiotami i wszelkiego rodzaju wojennym sprzętem. Groźny, ale piękny to był widok tego pochodu regularnego wojska, które jakby dla postrachu przedefilowało przed oczyma jasnogórców. Następnie od całości oderwała się jazda i szła kłusem, kolebając się jak poruszana wiatrem fala. Wnet rozpadła się na kilkanaście większych i mniejszych części. Niektóre oddziały przysuwały się ku fortecy, inne w mgnieniu oka rozlały się po okolicznych wioskach w pościgu za łupem. Inne na koniec poczęły objeżdżać twierdze, opatrywać mury, badać miejscowość, zajmować pobliższe budowle. Pojedynczy jeźdźcy przelatywali ciągle co koń wyskoczy od większych kub ku głębokim oddziałom piechoty, dając znać oficerom, gdzie można się umieścić. Tentent, i rżenie koni, krzyki, nawoływania, szmer kilku tysięcy głosów i głuchy hurkot armat dolatywały doskonale do uszu oblężonych którzy dotychczas stali spokojnie na murach, jakby na widowisku, spoglądając z dziwionymi oczyma na ów wielki ruch i krętaninę wojsk nieprzyjacielskich. Doszły wreszcie pułki piechotne i poczęły błąkać się naokoło twierdzy, szukając miejsc najodpowiedniejszych do umocnienia się w pozycjach. Tymczasem uderzono na częstochówkę, folwark przyległy klasztorowi, w którym nie było żadnego wojska, jedno chłopi po pozamykani w chałupach. Pół kwinów, który doszedł był tam pierwszy, uderzył z wściekłością na bezbronne chłopstwo. Wyciągano ich za włosy z chałup i po prostu zażynano opornych. Resztę ludności wypędzono z folwarku. Jazda uderzyła na nią i rozegnała ją na cztery wiatry. Parlamentarz z wezwaniem Milera do poddania zatrąbił jeszcze przedtem do wrót kościelnych, ale obrońcy na widok rzezi i srogości żołnierskiej w Częstochówce – Odpowiedzieli ogniem działowym. Teraz bowiem, gdy ludność miejscowa została wypędzona ze wszystkich pobliższych budowli, a roztasowali się w nich Szwedzi, należało je zniszczyć co prędzej, by spoza ich zasłony nieprzyjaciel nie mógł szkodzić klasztorowi. Zadymiły więc mury klasztorne naokół, jak boki okrętu otoczonego burzą i rozbójnikami. Ryk dział wstrząsnął powietrzem, aż mury klasztorne zadrżały a szyby w kościele i zabudowaniach poczęły dźwięczeć. Kule ogniste w postaci białawych chmurek opisując złowrogie łuki padały na schroniska szwedzkie. Łamały krokwie, dachy, ściany i wnet słupy dymu podniosły się z miejsc, w które kule padały. Pożar ogarniał budynki. Zaledwie roztasowane półki szwedzkie umykały co duchu z zabudowań, a niepewne nowych stanowisk przewalały się w różne strony. Bezład począł się w nie wkradać. Usuwano nieustawione jeszcze działa, by uchronić je przed pociskami. Miller zdumiał, nie spodziewał się takiego przyjęcia ani takich puszkarzy na jasnej górze. Tymczasem nadchodziła noc, a że potrzebował wprowadzić ład w wojska, więc wysłał trębacza z prośbą o zawieszenie broni. Ojcowie zgodzili się łatwo. W nocy jednak spalono jeszcze ogromny spichrz z wielkimi zapasami żywności, w którym stał pułk westlandzki. Pożar ogarnął budynek tak szybko, pociski zaś padały jeden za drugim tak celnie, że westlandczycy nie zdołali unieść muszkietów ani nabojów, które też wybuchły w ogniu, roznosząc daleko naokół płonące głownie. Szwedzi nie spali w nocy. Czynili przygotowania. Sypali baterie pod armaty, napełniali kosze ziemią Urządzali obóz. Żołnierz, lubo przez tyle lat wojny i w tylu bitwach zaprawiony, a z natury dzielny i wytrwały, nie czekał radośnie dnia następnego. Pierwszy dzień przyniósł klęskę. Armaty klasztorne wyrządziły tak znaczne szkody w ludziach, że najstarsi wojownicy w głowę zachodzili, przypisując je nieostrożnemu obejściu fortecy i zbytniemu zbliżeniu się do murów. Lecz owo jutro, Choćby przyniosło zwycięstwo, nie obiecywało sławy, bo czymże było wzięcie nieznacznej twierdzy i klasztoru dla zdobywców tylu miast znamienitych i stokroć lepiej warownych? Tylko rządza bogatego łupu podtrzymywała ochotę, ale natomiast owa trwoga duszna, z którą polskie sprzymierzone chorągwie podstępowały pod przesławną Jasną Górę, udzieliła się jakoś i szwedom. Tylko że jedni drżeli przed myślą świętokradztwa, Drudzy zaś obawiali się czegoś nieokreślonego, z czego sami nie zdawali sobie sprawy, a co nazywali ogólnym mianem czarów. Wierzył w nie sam Burhard Miller, jakżeż nie mieli wierzyć żołdacy. Zauważono zaraz, że gdy Miller zbliżał się do kościoła świętej Barbary, koń pod nim stanął nagle, podał się w tył, rozwarł chrapy, stulił uszy i parskając trwożnie, nie chciał naprzód postąpić. Stary jenerał nie pokazał po sobie trwogi, jednak następnego dnia wyznaczył to stanowisko księciu Heskiemu. Sam zaś odciągnął z większymi działami w stronę północną klasztoru ku wsi Częstochowie. Tam przez noc sypał szańce, by z nich na zajutrz uderzyć. Ledwie wtedy rozbłysło na niebie, rozpoczęła się walka artylerii. Lecz tym razem pierwsze zagrały działa szwedzkie. Nieprzyjaciel nie myślał zrazu czynić w murach wyłomu, by przezeń do szturmu się rzucić. Chciał tylko przerazić, zasypać kulami kościół i klasztor, wzniecić pożary, podruzgotać działa, pobić ludzi, rozszerzyć trwogę. Na mury klasztorne wyszła znów procesja, bo nic tak nie ukrzepiało walczących jak widok przenajświętszego sakramentu i spokojnie z nim idących zakonników. Działa klasztorne odpowiadały grzmotem na grzmot. Błyskawicą na błyskawice, ile mogły, ile ludziom sił i tchu w piersi starczyło. Ziemia też zdawała się trząść w posadach. Morze dymu rozciągnęło się nad klasztorem i kościołem. Co za chwile, co za widoki dla ludzi, a wielu takich było w twierdzy, którzy nigdy w życiu nie patrzyli w krwawe oblicze wojny. Ów nieustający, błyskawice, dymy, wycia kul rozdzierających powietrze. Straszliwy chychot granatów, szczękanie pocisków o głuche uderzenia o ściany, dźwięk rozbijanych szyb, wybuchy pękających kul ognistych, świst ich skorup, chrobot i trzaskanie dylowań, chaos, zniszczenie, piekło. W czasie tego ani chwili spoczynku, ani oddechu dla wpół zduszonych dymem piersi, coraz nowe stada kul. A wśród zamieszania głosy przerażające w różnych stronach twierdzy kościoła i klasztoru. Pali się, wody, wody! Na dachy z bosakami, płacht więcej! Na murach zaś okrzyki rozgrzanych walką żołnierzy. Wyżej działo, wyżej! Pomiędzy budynki, ognia! Około południa dzieło śmierci wzmogło się jeszcze. Zdawać się mogło, że gdy dymy opadną, oczy szwedzkie ujrzą tylko stos kul i granatów na miejscu klasztoru. Kurzawa wapienna ze ścian obitych kulami wzbijała się i mieszając się z dymami, przesłaniała świat. Wyszli księża z relikwiarzami egzorcyzmować owe tumany, aby nie przeszkadzały obronie. Huk dział stał się przerywany, ale tak gęsty jak oddech zdyszanego smoka. Nagle na wieży, świeżo odbudowanej po zeszłorocznym pożarze, ozwały się trąby wspaniałą harmonią pobożnej pieśni. Płynęła z góry ta pieśń i słychać ją było na oku, słychać wszędzie, aż na bateriach szwedzkich. Do dźwięku trąb dołączyły się wkrótce głosy ludzkie i wśród ryku, świstu, okrzyków, łoskotu, grzechotania muszkietów rozlegały się słowa Boga Rodzica, Dziewica, Bogiem Sławiona Maryja. Tu wybuchło kilkanaście granatów. Trzask dachówek i krokwi, a potem krzyk wody, targnął słuchem i znów pieśń płynęła dalej spokojnie. U twego syna, gospodyna, spuści nam, ziści nam. Chlebny czas, zbożny czas. Kmicic, stojąc na murach przy dziale naprzeciw wsi Częstochowy, w której były stanowiska Milera i skąd największy szedł ogień, odtrącił mniej wprawnego puszkarza i sam pracować zaczął a pracował tak dobrze, że wkrótce, chociaż to był listopad i dzień chłodny, zrzucił tałub lisi, zrzucił żupan i w samych tylko szarawarach i koszuli pozostał. Ludziom nieobeznanym z wojną rosło serce na widok tego żołnierza z krwi i kości, dla którego to wszystko, co się działo, ów ryk armat, stada kul, zniszczenie, śmierć, zdawały się być tak zwyczajnym żywiołem jak ogień dla salamandry. Brew miał namarszczoną, ogień w oczach, Rumieńce na policzkach i jakąś dziką radość w twarzy. Co chwila pochylał się na działo, cały zajęty mierzeniem, cały oddany walce, na nic niepamiętny. Celował, zniżał, podnosił, wreszcie krzyczał: ognia! A gdy Soroka przykładał ląd, on biegł na zrąb, patrzył i od czasu do czasu wykrzykiwał: pokotem, pokotem! Orle jego oczy przenikały przez dymy kurzawe. Skoro między budynkami ujrzał gdzie zbitą masę kapeluszy lub hełmów, wnet druzgotał je i rozpraszał celnym pociskiem, jakby piorunem. Chwilami wybuchał śmiechem, gdy większe niż zwykle sprawił zniszczenie. Kule przelatywały nad nim i obok. On nie spojrzał na żadną. Nagle po strzale poskoczył na zrąb, wpił oczy w dal i zakrzyknął: Działo rozbite! Tam teraz jeno trzy sztuki grają. Do południa ani odetchnął. Pot zlewał mu czoło, koszula dymiła. Twarz miał uczernioną sadzą, a oczy świecące. Sam pan Piotr Czarniecki podziwiał celność jego strzałów i kilkakrotnie w przerwach rzekł mu: wojna, nie nowina. To i widać zaraz. Gdzieś się tak wyuczył. O godzinie trzeciej na baterii szwedzkiej zamilkło drugie działo. Rozbite celnym kmicicowym strzałem. Resztę pozostałych ściągnięto w jakiś czas później z szańców. Widocznie Szwedzi uznali tę pozycję za niemożliwą do utrzymania. Kmicic odetchnął głęboko. Spocznij, rzekł mu Czarniecki.